Kiedy publikujemy ten podcast, trwa społeczna kwarantanna spowodowana pandemią koronawirusa. Obawiamy się, jakie będą społeczne koszty ograniczeń, które dotykają każdego z nas. Mateusz Biernat od kilku lat obserwuje zmieniające się trendy w psychiatrii na świecie i postuluje wprowadzenie pewnych rozwiązań także w Polsce. Uznaliśmy, że to dobry moment, żeby przypomnieć o tych propozycjach. Posłuchajcie. Uważaj na głowę. Rozmawiam z Mateuszem Biernatem, konsultantem zdrowia psychicznego, trenerem, terapeutą, prezesem Fundacji Człowiek i też członkiem naszego stowarzyszenia Uważaj na głowę. Mógłbym tak długo wymieniać te wszystkie aktywności, inicjatywy, w które jesteś zaangażowany i do tego też wrócimy, ale chciałbym zacząć od nieco innego pytania. Chciałbym Cię zapytać o tą sytuację, z którą mamy do czynienia obecnie, czyli pandemią koronawirusa i ograniczeniami, jakie wynikają z tej pandemii, ograniczeniami w kontaktach społecznych, ograniczeniami aktywności zawodowej, biznesowej i tym wszystkim, co z tym się wiąże. Jak według Ciebie, osoby doświadczonej, działającej też na tym polu, jakie będą koszty psychiczne tej sytuacji? Jak to według Ciebie będzie wyglądało? Koszty psychiczne, czy bardziej koszty społeczne. Patrząc na to, że jednak nasze życie społeczne ubożeje pod względem kontaktów interpersonalnych, to jest jedna rzecz. A druga rzecz przede wszystkim to jest takie zrozumienie kontekstu, w którym to się dzieje. Od 30 lat tak naprawdę jesteśmy w ciągłym pędzie. Metabolizm informacyjny po prostu aż szaleje w naszych głowach. Mamy telefony komórkowe, które mają większe możliwości nieraz niż komputery, które wyciągały rakiety na orbitę. Ilość maili, messengerów, jakby bodźców, czy też nawet samego systemu LED-owego, tak? Ilość tych takich komunikatów świetlnych, no pobudza, to jest jedna rzecz. A druga to jest to, że całkowicie wycofujemy się z relacji. Nie dlatego, że chcemy się wycofać z relacji, tylko że musimy się wycofać. I ten przymus jest rzeczywiście taką no, niezgodą na to, że czemu jest tak, a nie inaczej. To jest najtrudniejsze do zrozumienia, że w wielu domach następuje dość nagła zmiana ról, dość nagła zmiana też sposobu postrzegania i adaptacji do nowych warunków. Potrzeba być bardzo elastycznym, adaptacyjnym po to, żeby móc sobie radzić z trudnościami, które tak naprawdę zmieniają się z minuty na minutę, co nas uczy takiej tolerancji i niepewności. I to jest duża nauka z taką pokorą na zrozumienie tego, czego doświadczamy w tym momencie. A gdy patrzymy na wskaźniki gospodarcze w tym momencie, no to powiedzmy sobie, że mamy recesję podobną do II wojny światowej, więc można powiedzieć, że na wielu płaszczyznach jesteśmy w stanie wojny i te koszty społeczne są dość mocno namacalne, ponieważ po raz pierwszy chyba nie jest tak silnie rujnowana, no chyba powiem, gospodarka, tylko przede wszystkim rujnowany jest jakby taka bliskość i relacyjność, która jednak powoduje to, że w sytuacji, kiedy mamy trudności w domu na przykład, to często szukamy gdzieś poza domem pewnej formy ucieczki nawet, tak? Czy też odnalezienia i zrozumienia. W wielu domach też no, powoli prawdopodobnie zacznie zaglądać głód. Między innymi tak też się obawiam, bo rzeczywiście tych czterech istnień apokalipsów zawsze wstąpiło razem. Trzeba powiedzieć, że wiele tak naprawdę pieniędzy nie ma i to widać po tym, jak likwidowane są kolejne sklepy między innymi, tak? A za każdym zlikwidowanym sklepem są też miejsca pracy i jakby działania, które powodują to, że jednak taka stopa życiowa jest i takie poczucie pewności, realności można oprzeć na tej materii. No ja obawiam się, że no, sam koronawirus, tak? czyli choroba COVID-19, atakuje nie tylko nasze płuca, ale też nasze umysły lękiem, niepokojem, tą niestabilnością i to jest, może być przyczyną do potrzeby przewartościowania własnego istnienia i bytu i wtedy poszukania nowego sensu i wtedy potrzebny jest kryzys psychiczny, tak? I jest to kryzys psychiczny, który może dość mocno odbić się no, na całej rodzinie, tak? Bo i tutaj dlatego też ważne jest takie zrozumienie i akceptacja tego, że to nie jest wynik tego, że ktoś nagle jest zły, niewłaściwy, tylko że nagle w ciągu tak naprawdę paru miesięcy jego życie stanęło na głowie i z człowieka, który był bardzo aktywny, który musiał być aktywny, bo przypuśćmy tak jak jeździł po Polsce,
czy też po Europie i próbował gdzieś budować pewne jakby myślenie o pojęciu, czym jest w ogóle człowiek i jego zaburzenie, no, zostaje w tym momencie w domu, tak? I rzeczy źródła finansowania między innymi, tak? Utrata części dochodów, no, powoduje to, że pojawia się bieda i nieporozumienia rodzinne często, a to jest prosta droga do zachowań spoza normy. Które... Czy ty jako terapeuta masz kontakt z wieloma osobami w ogóle w całej Polsce? Czy zauważasz coś takiego, że coraz więcej osób daje jakieś sygnały, że przeżywa takie trudności? Być może ktoś w rodzinie, wśród znajomych takie trudności przeżywa? No, ja sam przeżywałem trudności podczas pierwszej fali pandemii, tak? I rzeczywiście nie było to ani to dla mnie przyjemne, ani też dla moich najbliższych. Tak jak powiedziałem wcześniej, no, następuje tąpnięcie życia, tak? Jeżeli ktoś był aktywny bardzo na wielu polach i nagle, tak jak ja, miał się posługiwać narzędziami komunikacji internetowej, których kompletnie nie znam, może w ten sposób powiem, tak? Jednak no, jakby kontekst wykluczenia mojego z życia takiego cyfryzacyjnego, może w ten sposób powiem, od 20 roku do 30 roku życia, kiedy leczyłem się tak, byłem hospitalizowany kilka razy psychiatrycznie tutaj właśnie w tym szpitalu, no, no pojawiają się trudności z tym, że przez lata no nie mogłem, czy też nie umiałem nabyć umiejętności, na przykład Facebookiem, tak, takiej operatywności, co mi w tym momencie zabrało możliwości mojej pracy, tak, czyli można powiedzieć, że kontekst wykluczenia społecznego, 10-letni tak naprawdę, kiedy miałem niskie możliwości samorealizacji czy realizacji, bo nie było systemu wsparcia, on się dopiero w tym momencie rodził, spowodowało to, że to odbiło się 10 lat później, tak? Bo nagle zostaję zamknięty w domu i nagle dowiaduję się, że mam spotkanie na Zoomie, prezentację, tak? I nagle mam mówić, prowadzić jakąś grupę, spotkanie, kiedy ja nikogo nie widzę. I ja czasami tak do tej pory się łapię czasami, jak ja mówię, halo, słyszycie mnie? Bo ja nikogo nie widzę, rozmawiam o jakichś trudnych sytuacjach. No to rzeczywiście na wielu płaszczyznach ten kontakt interpersonalny przy okazji konferencji, dużo takich spraw się omawia często na kawie, to się mówi tak, w kuluarach. I rzeczywiście tego też brakuje. Też jest takie napięcie, bo część rzeczy jest nagrywanych. I to też gdzieś tam człowiek się czuje niepewny, czy dobrze się zachował, czy coś nie zobaczył ktoś w telewizji, tak? I to też jest napięcie. No to też pamiętajmy o tym, że ta elastyczność, ten tak zwany resilience, jest w sytuacji, kiedy możemy czerpać ze swojego wspólnego doświadczenia. I to jest, żebyśmy pamiętali o tym, że teraz, w tym momencie, powinniśmy tworzyć taką samopomoc, w sensie takim, że opiera się głównie na zrozumieniu z własnej perspektywy i zrozumieniu tego, co się dzieje wokół nas. A chciałbym jeszcze zapytać w kontekście właśnie pandemii koronawirusa, czy w Twojej ocenie instytucje u nas w Polsce, które odpowiadają za zdrowie psychiczne obywateli, czy one są przygotowane na to, że może nastąpić nagły napływ osób, które będą borykać się z różnego rodzaju kryzysami psychicznymi? Jeśli patrząc na potrzeby w ogóle jakby zmiany paradygmatu, no to do tej pory psychiatra była nieprzygotowana przecież na jakikolwiek napływ klientów do jakiegokolwiek systemu. No, dopiero teraz się kształtują i są różne wizje kształtowania tego systemu opieki psychiatrycznej na nowo. Bo ja tu będę cały czas uporem maniaka, może w ten sposób powie. Jest wielu dyrektorów tak naprawdę do tego, żeby podnosić nasze zdrowie psychiczne, dbać o nasze zdrowie psychiczne. I nie potrzebujemy do tego mieszać od razu leczenia zaburzeń, tak? Tylko żeby skoncentrować się na tym, żeby nie tylko budować tą opiekę środowiskową, psychiatryczną, ale też rozwijać przede wszystkim system wsparcia z dala jakby od diagnostyki, a blisko człowieka, blisko jego przeżyć, jego odczuwania świata, jego problemów, jego trudności, braków. Ja uważam, że należy budować nie tylko odpowiedni system diagnostyczny dla osób w kryzysach, czy w trudnościach, czy z zaburzeniami, ale obudować go jakby taką też siecią oparcia czy wsparcia przede wszystkim na to, żeby powracać do samodecyzyjności i samostanowności, a do tego potrzebna jest duża wiedza na temat samego siebie i dlatego też tak istotna jest edukacja prozdrowotna, edukacja na temat higieny zdrowia psychicznego. Zapytałem o te instytucje, ale no w tym momencie widzę, że przechodzimy tak naprawdę do tego, do Twojego doświadczenia i tego, czym się na co dzień zajmujesz. Czytając gdzieś tam Twoje informacje o Twoim doświadczeniu, o Twojej aktywności można się natknąć na taką informację, że propagujesz ideę środowiskowej opieki dla osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym. Na czym to ma polegać? Uważam, że opieka to jest jedno, ale drugie to jest system wsparcia dla osób doświadczających trudności w zdrowiu psychicznym. Bo dla mnie opieka psychiczna jest wtedy, kiedy mamy zdiagnozowane zaburzenie. Jest pytanie teraz o to, jak wspieramy, jak opiekujemy się. To są dla mnie dwa różne systemy pojęć i też dwa różne systemy też jakby strategii postępowania z klientem, z osobą, z człowiekiem,
Mi się wydaje, że w obecnych standardach powinniśmy mówić o współpartnerstwie i tutaj mówimy o wspieraniu kogoś, a nie opiece. Wiadomo, że czasami jest potrzebna taka opieka psychiatryczna, bo istnieje silne, nie wiem, wzburzenie, afekt i rzeczywiście możliwości na, w krótkim okresie czasu w silnym wzburzeniu są no, mało realne. I znam osoby, które naprawdę mają silny stopień zaburzenia i no, zagrażają. Tak? I to rzeczywiście trzeba powiedzieć, to powinno być, czy należałoby, żeby to był taki wachlarz możliwości używania pewnych pojęć do odpowiednich też jakby przyczyn czy objawów. A tak nie jest? A dla mnie tak nie jest. To nie chodzi o to, że szpitale psychiatryczne są złe. Jest to pewien sposób podejścia do leczenia, który jest może już mniej słuszny niż był wcześniej. Tak? 150 lat temu czy 200 lat temu w ogóle nie było myślenia o jakiejkolwiek pomocy psychiatrycznej czy jakichkolwiek działań, które mogłyby wspierać jakąkolwiek społeczność. Więc no, zmiany są nieuchronne. Trudno się gdzieś przeciwstawiać pewnym zmianom, szczególnie, że no trzeba, będę zwolennikiem rozbudowy usług medycznych, może w ten sposób, ale jeszcze większym zwolennikiem jestem i zmiany świadomości społecznej i budowania wsparcia społecznego, wsparcia w indywidualnych doświadczeniu kryzysów po to, żeby tej jednostki chorobowej nie było, która ma aż taki silny wymiar piętna w środowisku, tak, że wystarczy, że dostanie się etykietę i ona, człowiek chodzi cały polękniony, bo jeszcze ktoś coś zobaczy, czy bardziej się dowie i stracę pracę, stracę przyjaciół i to wszystko się wiąże ze stratami po raz kolejny. Więc tutaj będę zwolennikiem długotrwałych procesów diagnostycznych w celu doskonałej weryfikacji diagnostycznej. Dużo spotykasz osób, u których błędnie zdiagnozowano to, co się wewnątrz nich działo? Właśnie tutaj będę unikał mojej oceny na temat błędnej diagnostyki. Ale dokładnie pamiętam, że nie do końca to, co przeżywali, to co powiedziałeś, przeżywali w środku, oddaje to, co było na papierze. W ten sposób mogę określić, że według nich to były błędne diagnozy. Bo tak patrząc na mój przypadek, no to z ilością diagnoz w swoim życiu miałem kilka diagnoz, od schizofrenii paranoidalnej, między innymi po uporczywe zaburzenia psychotyczne. Zespół paranoidalny parę razy był, czyli to jakby psychoza urojeniowa z kombinatą depresją lękową. Jakby całość tych moich diagnoz no, była skoncentrowana na doświadczeniach takich mocno psychotycznych, w ten sposób powiem. Czy według Ciebie za bardzo obecne leczenie skupia się na objawach, a za mało na tym, co się wewnątrz człowieka dzieje? No tak, no bo widzimy tą różnicę w tym, jak to jest opisywane na zewnątrz, czyli to na wystawie jest pokazane, tak? Jeden, dwa, sika, tak? Gryzie, to jest tylko objaw, a wewnątrz naprawdę jest dużo, dużo się dzieje. Przejdę do kolejnego Twojego doświadczenia, kolejnej aktywności. Jesteś terapeutą w podejściu otwartego dialogu. Co to znaczy? To jest podejście, a nie metodyka pracy. To jest moje podejście do tego, czego doświadczam w kontekście drugiej osoby, może w ten sposób powiem. To nie jest jakaś metodyka pracy, że mam jakieś dogmaty, których się trzymam. Mam tą swoje dogmaty, czyli elastyczność, taka tolerancja niepewności, to co powiedziałem, że te trudności adaptacyjne mogą być różne i trzeba to zaakceptować i dawać radę każdego kolejnego dnia. Na tym polega kryzys, tak, że jest trudna sytuacja, to ta sytuacja się w ciągu sekundy zmienia. Wtedy trzeba być elastycznym i być dostępnym w ciągu 24 godzin, 48. I takie mam podejście do wykonywania swojej roli. Czyli jak wchodzę w jakiś system, to ja nie jestem ekspertem, który widzi, jaką trzeba stworzyć opiekę, tylko próbuję podążyć za kimś i zrozumieć, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Czyli jak wygląda Twoja praca z pacjentem? Od czego ona się zaczyna? Od spotkania lub rozmowy. Kilka razy wchodziłem do szpitala psychiatrycznego, tak? I zacząłem tam rozmawiać z moim przyszłym klientem. Zależy mi na tym, żeby osoba, która spotyka się ze mną, wiedziała, że z mojej strony to jest nie terapia jego życia, tylko że jest to praca na rzecz jego zmiany i zrozumienia siebie. Tak? I wtedy no to jest trudna droga czasami, bo to jest jednoosobowa droga jakby w samego siebie, żeby zrozumieć. Ona coś cnotarz obciera z własnego ego i z naszej wygody, bo to trzeba nieraz wyjść. Gdzie się podąża po omacku, gdzie się nagle coś dotyka, patrzymy i dotykamy coś, uświadamiamy sobie, czym to jest i chowamy do własnej kieszeni, czy tam do własnej jakby szufladki, zrozumiejąc, z czego to wynika.
jakby nie próbując, nie lękając się przede wszystkim samego siebie. Według ciebie kryzys jest czymś nie tylko nieuniknionym, ale też być może potrzebnym dla takiej osoby, być może dla całej rodziny? No tak, też tutaj doświadczamy tego uwolnienia tej energii w tym systemie rodzinnym i to jest ważne też, że to nie jest obowiązek uczestniczyć tam. No każdy jest poinformowany, że się odbywa spotkanie i dlatego też przy niskim poczuciu własnej wartości u osób, które, tak jak ja może, leczone psychiatrycznie, to poczucie wartości naprawdę spada na szyję. To tam gdzieś próbował kiedyś napisać, że to jest wtórny objaw schizofrenii, niskie poczucie własnej wartości. No ale też wiemy, co się dzieje czasami na działach stacjonarnych, przede wszystkim w środowisku, jaka jest stygma i też jakie są warunki w leczeniu psychiatrycznym i gdzie ta godność spada człowieka, czy jego sprawczość. Dlatego też osoby mają tak niskie poczucie własnej wartości, że nie chcą brać udziału, albo że uważają, że nie są tego warci, albo że jakby finansowanie na przykład nie jest na to opłacalne, albo że nie ma żadnej nadziei i wiary, to spotkają się z rodziną. I każdy ma prawo głosu, czyli ta polifonia, czy też zrozumienie, no powoduje to, że te osoby zaczynają dyskutować. I często jest tak, że rozmawiam, jak ktoś naprawdę był mocno wykluczony społecznie poprzez system izolacyjny, to często w samym kontekście domowym mówię za niego i on mi kiwa głową na przykład, czy dobrze mówię, tak? No bo uczy się własnego głosu i to dla mnie to recovery, czyli tłumaczone na zdrowienie, to nie jest zdrowienie, to jest odzyskiwanie prawa głosu. Czyli twoja praca skupia się na tym, żeby odbudować poczucie wartości w kliencie? Też próbuję jakoś znaleźć tą równowagę tym, żeby nie koncentrować się na tej wartości, bo też widzę, że wartość zaczyna być patrzona pod względem też finansowym, ekonomicznym. Rzeczywiście, że pojawiają się te systemy patrzenia na człowieka jako na kapitał, który można podszkolić, czy też lepiej wytrenować, żeby dostawać większe też zasobność finansową. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest to, że rzeczywiście, że ten sens życia no, często znajduje się w tych takich działaniach poza myśleniem o systemie wartości, jako co ja to komuś daję, tylko że napełniam sam sobie, że moim mówienie z sobą jest jakby moim działaniem. Tak? Jeżeli działam, no to znaczy, że mam jakąś intencję, mogę się pogubić, bo mi czegoś brakuje, ale że gdzieś ta dobra wola jest w tym wszystkim, tak? Jest jakiś sens tego, co robię, gdzieś poszukuję, szukam, ale rzeczywiście to odnalezienie siebie jest ważne, szczególnie kiedy odnajdujemy siebie jako autonomiczną jednostkę, osobę, człowieka, który ma radzić sobie jakby w przyszłości jako ja, Mateusz Bielda na przykład. I wtedy pytanie, jak nauczyć się tych wszystkich trudności adaptacyjnych, wrażliwego myślenia o sobie, niewrażliwego, chłopaki nie płaczą tak na przykład, tak? Chłopaki mają lepiej, tak? Po tych tysiącach latach patriarchatu na przykład i też no widzę, co teraz się w kontekście dzieje, tak? I jak bardzo można przekuć cierpienie ludzkie na wartość finansowania czegoś. I to mnie najbardziej boli, że czasami używamy cierpienia kogoś, opisując go jakby bez takiego szacunku, wyciągania tylko na to, że tam jest tylko cierpienie, bo to po prostu czuje życie i tutaj rzeczywiście żerowanie czymś cierpieniu przez to, że ktoś ma niskie zasoby i wiarę w to, że może coś się zmienić, to jest jedna rzecz, a danie szansy przestrzeni, żeby ktoś, kto nie umie latać i kto nie ma skrzydeł, któremu się wydaje, że nie ma skrzydeł, powoli pracować nad tym, żeby cierpliwie te skrzydła rozprostowywał, tak, i też ze zrozumieniem tego, że on będzie kryzysował. Bo chyba nie znam nikogo, kto by wychodził z silnego autowykluczenia na jakimś tam poziomie kryzysu, bo to nie musi być jakiś potężny kryzys zewnętrzny, takie zburzenie afektywne, tylko wewnętrzne cierpienie często. I to czasami jest tak, że ludzie gdzieś tam pracują nad sobą, ale gdzieś są uśmiechnięci na zewnątrz, a po prostu dzieje się dramat wewnątrz. Tak? I rzeczywiście ta praca polega na zrozumieniu tego i nie wykluczaniu tego z siebie, czy też myśleniu o tym, że mogę zostać przez to wykluczony, więc przez to jakby nikomu nic nie powiem. I wtedy pojawia się ząb, bo to zostaje w nas. No i w końcu wybucha. Jest pytanie, czy to jest usłyszone, czy to zostanie zaakceptowane. Tutaj się ocieramy o kolejny temat, który często poruszasz, mianowicie stygmatyzacji. Co przeżywają osoby, które doświadczają kryzysów psychicznych? No to też zależy się, jak oni definiują to, co przeżywają. Bo też można to definiować na wszelkie sposoby i ta stygmatyzacja to jest właśnie to, żeby nie nadawać pewnych etykiet na to, czego doświadczamy, zewnętrzne, czyli jakiś ekspert patrzy i coś mi dolega. Tylko bardziej, żeby uczyć ludzi wzajemnego zrozumienia, że mam pełne prawo do definicji samego siebie. Czyli nie ma ekspertów tutaj. Czyli jesteśmy ekspertami wszyscy dla siebie, tak? I na tym
Możemy być mniej świadomymi ekspertami na początku swojej drogi i możemy być większymi ekspertami gdzieś tam na końcu drogi, bo cały czas uczymy się od relacji międzyinterpersonalnej, nawet jak się uczymy z książki, z psychologii, to i tak później pójdziemy do człowieka, tak? Że to jest integracja pewnych systemów działań, tylko pytanie, czy postępujemy z człowiekiem tak, jak postępuje książka i czy patrzymy na to, że się, kurczę, wszystko może zmienić w ciągu jednej chwili, tak? Że to dopuszczamy swoją wątpliwość, a nie kogoś wątpliwość. I rzeczywiście prawo do definicji można wtedy opierać, kiedy człowiek wie, czego doświadcza, albo że ma takie poczucie, że to, czego doświadcza, jest tożsame z tym, co on o tym myśli. Że ja na przykład cierpiałem na trudności adaptacyjne, nie wiem, na fenomen słyszenia głosów, na posypał mi się archetypy, coś tam, lub cierpiałem na zaburzenie schizofrenii paranoidalnej. Żebym miał do wyboru tak naprawdę możliwość pozyskiwania wiedzy na różne sposoby postrzegania danego zjawiska. Dlatego, że interpretujemy coś objawowo. Czyli szukałeś dla siebie jakiegoś punktu odniesienia, i z którego możesz interpretować to, co się z tobą dzieje? Ja się bardziej doświadczę tego, co się dzieje ze mną, tak? No bo to też jest tak, że nagle człowiek dowiaduje się, że istnieje na przykład, nie wiem, podejście otwartego dialogu. I że istnieje od lat 20-30 rozpowszechnione w pewnej części Finlandii. Jak człowiek to słyszy, jest szkolony z tego i nagle wow, kurczę, szkoda, że tego nie miałem, miałem 27 lat i płaczę z tego powodu, to on tego doświadcza, tej straty, tego ubolewania. Więc tutaj takie żywe doświadczanie na non-stopie jest i to jest tak jak płomień w tym momencie, tak? Że to nie da się jakby wykluczyć samego siebie i powiedzieć, kurczę, nie byłem na oddziale, tak, nigdy mnie nie spotkało, tak? Gdy angażujesz się w działania ludzi, którzy doświadczają trudności, to jesteś świadomy czego, świadomy swojej drogi, którą przeszedłeś i wiesz, że to jest złość, gniew, jakby frustracja, nieraz wynikająca z tego, że rzeczywiście no, gdzieś coś wcześniej można było się dowiedzieć, tylko ty nie miałeś dostępu do wiedzy. W dawnych latach no, wykształcenie było takim dostępem do wiedzy i jak przed, nie wiem, domeną internetu były biblioteki, tak, i uniwersytety dzierżyły palmę. W dzisiejszym czasie, no to możemy dostać się do największych czasopism naukowych, no każdy wykupi dostęp i ma. Tylko jest pytanie, jak to jest wcielane, czy to jest jakby jest pod pręgierzem też tej stygmy, tak, że jeżeli mam schizofrenię, to nie mogę tego i tego, tak, nie mogę się jeszcze niedawno ubezpieczyć na życie na przykład, tak, no bo nie mogłem, teraz coś się zmienia w polskim prawie. Niedawno było również to pokazywane, że ta naleciałość tego myślenia, życie nie warte życia, może w ten sposób, dalej istnieje w rozporządzeniach, które są do tej pory, czyli prawo do głosu. Tak? Jeżeli ktoś mi diagnozuje schizofrenię, prawda, i ja z tego powodu nie jestem w stanie ubezpieczyć się na życie, nie jestem wziąć w związku małżeńskiego, współmarzony może mi pomówić w najtrudniejszej sytuacji o to, że nie wiem, że robię to, czy tamto. Albo jestem przedszkolakiem, właśnie przedszkolakiem, tylko osobą, jak się mówi, właśnie opiekunem przedszkola, tak? O, nauczycielem. O, podajmy lepiej. Już wykasujmy to, bo nie potrafimy odmienić. Ale nauczycielem, przypuśćmy, tak? Wychowania fizycznego, mam schizofrenię paranoidalną. I ktoś się w szkole dowiaduje, że mam schizofrenię paranoidalną. Uczę dzieci i każde moje zachowanie będzie brane pod lupę, czy to jest normalne, czy nienormalne. Jest pytanie, kto to ceni? Jaki ma zasób wiedzy? No, znikomy prawdopodobnie, a ma wiedzę nabytą głównie z internetu. No to witamy w klubie, tak? I zapraszam wszystkich do fryzjera, który ma schizofrenię paranoidalną z takim szyldem, tak? Czyli żeby uniknąć tej stygmatyzacji, potrzebna jest szeroka edukacja na temat tego, czym są kryzysy zdrowia psychicznego. Myślę, nie tyle same kryzysy, ale też z jakich kontekstów się one wywodzą, społecznych czy indywidualnych, żeby też była wiedza o tym tabu rodzinnym. Tak? Ta rodzina zawsze. Nie zawsze, no, ale ta rodzina była tak zwana święta. Jak ja patrzę na niektórych wielkich bohaterów, którzy tam doświadczali kryzysów psychicznych, no to nie ma nigdy o rodzinie nic. Tak jakby nagle się wzięli i urwali. Dopiero niedawno pokazuje się, że ta droga rodzinna jest i to akurat pokazują te media amerykańskie, między innymi filmie Joker, że tam to doświadczenie jako dziecko traumatyczne powoduje, że on w przyszłości gdzieś później odnajduje się w tej drodze. Tak? Bardzo mi się podoba wiele takich produkcji belgijska na przykład, o detektywie Intrus, który miał objawy halucynacji na przykład, które pomagały mu rozwiązać zagadkę. I rzeczywiście świetny film serial belgijski, pokazujący właśnie, że to nie jest, że dzięki temu to rozwiązuje tę zagadkę i
wow, po prostu ktoś mówi o objawach halucynacjach wzrokowych, które rzeczywiście mają znamiona i w ogóle to jego pobudzenie psychologiczne, niesamowity film. To są dwie części. To jest pytanie, co teraz? No teraz edukacja na temat higieny zdrowia psychicznego, na temat samostanowienia, tej decyzyjności, tego różnorodności, że ktoś może mieć po prostu fenomen słyszenia głosu, jest okej. Okay. To tak jak ma ktoś, nie wiem, nogę krótszą lub dłuższą i ktoś może na niego patrzeć krzywo, ale on może akceptować to i osiągać wielkie sukcesy, nie dlatego, że ma krótszą nogę, tylko dlatego, że chce. Czyli teraz według ciebie jakby w obecnie obowiązującym modelu psychiatrii ta reakcja na ten kryzys jest niewłaściwa, bo tutaj też dotykamy kolejnego tematu, którym się zajmujesz, opowiadasz się za deinstytucjonalizacją. Czy według ciebie właśnie na przykład szpitale psychiatryczne powinny zniknąć? Się zniknąć nie powinny. Też jestem przeciwnikiem mówienia takim bardzo kategorycznym głosem. Trzeba zlikwidować wszystkie szpitale psychiatryczne, najlepiej w ciągu 2 lat, czyli 5 lat. No bo o to nie chodzi, żeby nie likwidować, czy też bardziej nie transformułować, też zmieniać ich funkcji społecznej. Tylko za samo słowo likwidować. To jest bardzo brutalne słowo. Wiele osób, to nie chodzi o same szpitale psychiatryczne, to chodzi też o DPS-y między innymi, tak? Czyli jakby izolowanie ludzi tylko dlatego, że nie mają pieniędzy często i opieki i wsparcia przede wszystkim. Bo deinstytucjonalizacja to nie jest tylko likwidacja. Strasznie nie lubię tego słowa, bo się zawsze kojarzy z likwidacją, nie wiem, getta między innymi, akurat te naleciałości są i to w tym kontekście rzeczywiście można porównywać, bo może ktoś mieszka w DPS-ie 10 lat czy 20 i DPS jest jego całym domem. Nagle ktoś do niego przychodzi o wysokich szczeblach i mówi, trzeba to zlikwidować, no to w tym momencie to tak jakby ktoś wszedł do mojego domu i powiedział, pani Biernat, pakować walizki i wynocha stąd. Trzeba to zlikwidować pana miejsce zamieszkania. Dlatego taka uważność na to, co człowiek przeżywa w kontekście trudnych słów, gdy jego zasoby merytoryczne, jego obróbki intelektualnej tego, co jest powiedziane w kontekście, może mieć zupełnie inne odczucie tego, co się dzieje w jego zakresie. I rzeczywiście deinstytucjonalizacja to nie jest tylko tyle, że likwidujemy duże instytucje i wszystko będzie w porządku, bo tak nie będzie. To jest budowa i rozwój niezależnego życia w środowisku, asystentury między innymi, tak? Żeby każdy człowiek, żeby miasta były dostępne. Wtedy nie potrzebujemy systemu izolacyjnego, bo miasto jest dostępne, tak? Jest wysoka ilość jakości usług w środowisku. Czyli nie jest to centralizacja usług w środowisku, ale jest to mapa sieci wsparcia w środowisku, tak? Jakiego rodzaju wsparcie by to mogło być? Na przykład działanie rówieśnicze, czyli peer-to-peer, czyli działania asystentów zdrowienia tak zwanych, tak? Działania samopomocowe, działania grup wsparcia. Jest tak naprawdę wiele fajnych, opisanych modeli działań, tylko pytanie, jaka jest treść merytoryczna w środku. Jeżeli wszędzie będzie patogeneza i skupienie uwagi na to, że leczymy, czy opiekujemy się kimś, bo ma diagnozę psychiatryczną, to jest coś innego niż kiedy patrzymy na kogoś, kto ma trudność w zdrowiu psychicznym i potrzeba go wspierać w codziennym funkcjonowaniu codziennego życia. I wtedy potrzebujemy innego podejścia do niego samego, do samego wykonywania pewnych usług w środowisku. I dlatego też deinstytucjonalizacja ma wiele imion. Dla mnie to jest też możliwość decydowania o tym w DPS-ie, jakie będę miał, nie wiem, przypuśćmy łóżko, tak? Że nie będę miał tak samo jak wszyscy wokół mnie, tylko że będę miał swoje indywidualne łóżko, tak? Że ta wolność jakby samostanowienia i decyzyjności też jest podstawą deinstytucjonalizacji. I tutaj rzeczywiście, gdy patrzę na to pod względem psychiatrii, no to tutaj rzeczywiście ta samodecyzyjność, czy samostanowienie, czy powrót do pełnienia ról społecznych jest najważniejsza, bo ta stygma jest najsilniejsza, te wymiary piętna są najbardziej trwałe, a dotyka to ludzi, którzy są rozumni, tak? Oni nie stracili nagle rozumu i nie wiedzą, gdzie się znajdują, bo to część ludzi jest bardzo wykształconych, tak? I dlatego też ta likwidacja, nie likwidować, dawać ludziom szansę na oddziałach czy w DPS-ach, by mogli uczyć się niezależnego życia, życzyć miastom w Polsce i naszej Rzeczpospolitej, żeby mogła rozwijać się w zakresie dostępności dla wszystkich, by uczelnie mogły przyjmować każdy rodzaj osoby z niepełnosprawnością, by każdy pracodawca mógł zatrudnić każdą osobę z niepełnosprawnością czy z trudnościami zdrowia psychicznego, z pełną akceptacją i z poszanowaniem jej godności i praw osobowych między innymi. To jest dla mnie deinstytucjonalizacja, tak? Czyli jakby wiele płaszczyzn, które no, potrzebują zgrać się w jedno, tak? I tak jak powiedziałem, dla mnie deinstytucjonalizacja zaczyna się od człowieka, który w tym momencie jest na oddziale stacjonarnym na detencji na przykład.
albo na oddziale stacjonarnym dużego szpitala psychiatrycznego, gdzie nie ma wsparcia w domu, albo wsparcie jest nieadekwatne do jego potrzeb. Na koniec zapytam o taką jakby aktualną twoją aktywność. Organizujesz seminarium. Powiedz, co to jest za seminarium, dlaczego je organizujesz, do kogo jest skierowane? Mhm. Jako Fundacja Człowiek, jako członek Mental Health Europe, no, dostała propozycję organizacji takiego seminarium regionalnego, akurat region Polski jest najbliższy. Chcemy to seminarium, żeby odbyło się 15 grudnia. Mamy dwóch prelegentów, którzy gdzieś mają nas zainspirować do myślenia o sobie jako o pewnej tożsamości, atrybucji. Będzie to seminarium dla osób z. I teraz każdy niech się definiuje jak chce, tak? Czy z diagnozą, czy z błędną diagnozą, czy z żywym doświadczeniem, tak? Czy z doświadczeniem kryzysu, z doświadczeniem zaburzenia choroby psychicznej, autowykluczenia. Mam nadzieję, że uda się skupić grupę osób, które również myślą o samopomocy, między innymi o zmianie świadomości społecznej, o takim propagowaniu też takiego fajnego myślenia o zdrowiu psychicznym, czy też bardziej o tej powrocie do zdrowia psychicznego. I tutaj mam na myśli asystentów zdrowienia, czy też żeby działania w zakresie też propagowania zmiany świadomości społecznej, to akurat też uważaj na głowę. Pokazywanie indywidualnej ścieżki zdrowienia dla każdego. O tym, że trzeba rozmawiać trzeba na wszystkie możliwe fronty, od budowania silnego wsparcia w środowisku, aż do silnej opieki psychiatrycznej, tak? Bo to naprawdę jest cały wachlarz tak naprawdę, zrozumienie też potrzeby działań. Dlatego też zależało mi na to, żeby to spotkały się osoby, które gdzieś w tym temacie od wielu lat działają, mają gdzieś regionalne pewne, można to nazwać po niemiecku, produkty, które pokazują tą możliwość działania oddolnego, które można byłoby stworzyć jakiś, nie wiem, jakieś kompendium wiedzy takiej samopomocowej, czy pewnych działań i próby przeforsowania tego jako rozwiązań systemowych, tak? Czy mianowicie do zdrowienia, czy też nie wiem, o jakichś działaniach samopomocowych, ale jakby w oderwaniu od usług medycznych, a bardziej skoncentrowaniu na zdrowiu psychicznym, tak? Że nie mówimy tylko o leczeniu, tylko wręcz przeciwnie, mówimy o budowaniu zdrowia psychicznego przez środowisko w dostępnym mieście, tak? W oparciu o salutogenezę, w oparciu o samostanowienie, o decyzyjność, o edukację, o profilaktykę, tak? O budowanie sieci oparcia społecznego. No i to seminarium, mam nadzieję, że tego typu będzie pierwszym wydarzeniem przez Fundację Człowiek organizowany w partnerstwie. Ale też, że to będzie taką promocją też tego myślenia o własnej tożsamości grupowej i o to, jak się łączyć, by bardziej skutecznie jednym głosem mówić o pewnych zmianach i bardziej lepiej się edukować, czym jest decyzja, czym jest zdobywanie funduszy, tak? I jak można wspierać oddolne inicjatywy osoby, które są teraz na oddziale stacjonarnym. Osoby, które być może nas teraz słuchają i chciałyby się zapoznać z treściami, jakie pojawią się właśnie na tym seminarium, w jaki sposób będą mogły do tych treści dotrzeć? No postaram się już w niedługim okresie czasu otworzyć stronę internetową i podstronę na stronie naszej fundacji, na fanpage'u między innymi, i będziemy starać się wysyłać informacje wszelkich możliwych działań promocyjnych czy też marketingowych, żeby ten głos dotarł na każdy oddział, szczególnie w tym momencie, kiedy ta pandemia jest. Uważaj na głowę. Seminarium odbędzie się 15 grudnia o godzinie 17:30 na platformie Zoom. Prelegentami będą dr Daniel Fischer, amerykański psychiatra, twórca metody emocjonalnej resuscytacji, konsultant w gabinecie prezydenta Obamy, były pacjent z diagnozą schizofrenii, założyciel National Empowerment Center w Stanach Zjednoczonych. Dr Werner Schütze, jeden z twórców nowoczesnego systemu leczenia środowiskowego w Niemczech, wiodący trener podejścia Otwarty Dialog jako metody leczenia zaburzeń psychicznych, w tym kryzysów psychicznych, oraz Jolin Santegoz, członek zarządu Europejskiej Sieci Informacyjno-Wspierającej w regionie północno-zachodnim, współprzewodnicząca Światowej Sieci Użytkowników i Ocalałych z Psychiatrii, w maju 2017 roku wybrana do Rady Dyrektorów EDF. Jest aktywna na wszystkich poziomach, od praktycznych alternatyw w usługach zdrowia psychicznego po kształtowanie polityki i sesje ekspertów ONZ.
Relacje na żywo z wydarzenia można będzie oglądać na kanale YouTube Fundacji Człowiek, do czego gorąco zachęcamy.